Najbliższe dni nie przyniosą istotnych zmian. Pozostaniemy w pochmurnej i mglistej aurze, ale na razie bez opadów. Magda Merin, witam. Zapraszam na szczegóły prognozy. Pogodę nad Polską kształtuje rozległy wał wyżowy, rozciągający się od Uralu na wschodzie kontynentu po Wyspy Brytyjskie i Atlantyk na zachodzie. Pomiędzy dwoma centrami wyżowymi przemieszcza się płytka Zatoka Niżowa ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego. Przed nami pochmurna i mglista noc, miejscami popada mrzawka. Temperatura do 2-3 stopni na północy regionu, z kolei na południu delikatny przymrozek. Tam mgły mogą być marznące, a drogi śliskie. Wiatr bardzo słaby, praktycznie nieodczuwalny. Ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali i nieco wzrośnie. Wtorek będzie kolejnym dniem z przewagą chmur na niebie, z lokalnymi mgłami i gdzieniegdzie słabą mrzawką. Miejscami na chwilę może się przejaśnić. Termometry wskażą od 2 do 6 stopni przy słabym wietrze. Ciśnienie wzrośnie do 1030 hektopaskali i zacznie się wahać. Bałtyk będzie spokojny. W nocy powieje z południowego wschodu do 3 stopni w skali Beauforta. Jutro siła utrzyma się na podobnym poziomie, ale kierunek wiatru będzie się zmieniać. Stan morza 1 do 2. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.